Witam, ja jestem Kapelusznik i już wiele razy poruszałem na kanale temat niebiańskich smoków, więc przyszedł czas na poświęcony im materiał. Przyjrzymy się na ich przykładzie, do czego doprowadza niewłaściwe wychowanie. Zatem zapraszam do oglądania. Eiichiro Oda na każdym kroku w swoim dziele podkreśla, że nikt nie rodzi się zły, a staje się taki przez wychowanie. I w gruncie rzeczy się z nim zgadzam, bo to komu jest winne świeże narodzone dziecko, które nie wykształciło nawet w sobie własnych przekonań i instynktów społecznych. Niemniej, mimo tego, często w One Piece znajdziemy sytuację, gdzie nienawiść jednej osoby lub całej grupy przechodzi na całe pokolenie reprezentantów lub reprezentanta danej grupy, społeczeństwa czy państwa. Dobrym przykładem jest Don Jinjao, obiecujący sobie zemstę na wszystkich potomkach Garpa za złamanie w pół jego szpiczastej głowy. Wspominam o tym dlatego, że właśnie kluczowe do zrozumienia niebiańskich smoków jest kwestia wychowawcza. Każdy przedstawiciel światowej szlachty wychowuje się na red line, w otoczeniu tylko innych uprzywilejowanych, najwyższych szlachciców. Od małego wszyscy żyją w samych luksusach, a dodatkowo posiadają siły rządowe na każde zawołanie, niewolników jako środek transportu i gdzie by nie płynęli, mają zagwarantowaną ochronę. Co prowadzi do prostego wniosku, że bez prawidłowych wzorców naśladowczych i przy szczególnym traktowaniu cały czas, praktycznie od narodzin, powoduje, iż każdy pojedynczy szlachcic jest przeświadczony o swojej wyższości nad innymi. Nie znam przyczyny, czemu są tak traktowani w wyjątkowy sposób. Pewnie ma to związek z pustym wiekiem i tak dalej. Jednakże bez wchodzenia w szczegóły, powiedzmy sobie jasno. Nie ma niczego, co by hamowało jakiekolwiek zapędy światowej szlachty. Oczywiście zdarzą się wyjątki jak rodzina Dofiego, w końcu prawie zawsze od każdej zasady jest wyjątek, to jednak typowy przedstawiciel społeczeństwa niebiańskich smoków to pozbawiony kompasu moralnego egoista, myślący zawsze o sobie. Nie lubi, jak mu się odbiera jego wygody oraz przywileje. Warto w tym miejscu pamiętać, że pomimo tego, iż nikt nie rodzi się zły, to jednak niehamowane wraz z rozwojem człowieka różne skłonności w postaci na przykład przemocy mogą się przeradzać w odpowiednim środowisku w jeszcze większe patologiczne zachowania. Więc brak edukacji połączony ze wcześniej wspomnianymi powodami, dlaczego smoki stawiają siebie ponad wszystko, przekonani o swoim mniemaniu, nakręcającą się spiralą pokoleniową, gdzie wszystko wolno, tworzy kulturę bogów. Ludzi, którzy nawet brzydzą się oddychać tlenem z poza redline. Ludzi, których nie wolno tknąć zwykłemu śmiertelnikowi. I świat oraz system wystawili ich na piedestał. Podsumowując, brak jakichkolwiek reguł, zasad czy przyjętych przez społeczeństwa określonych zachowań, po prostu czegokolwiek, prowadzi do patologii. Brak żadnych pohamowań ze strony światowej szlachty może budzić wręcz zazdrość czy nienawiść, której w obecnym panującym systemie nie wolno publicznie wyrazić. Smoki to środowisko małej garstki osób uprzywilejowanych od wieków, która nie przynosi światu żadnego pożytku, a wszystko co najlepsze zagarnia dla siebie. A przy tym ludzie faktycznie dysponujący jakąś wiedzą czy siłą muszą się im koniecznie podporządkować. I widząc tą niesprawiedliwość, w końcu to musiało aktywować
w społeczeństwach, czy w pojedynczych jednostkach takich jak Dragon, zapalnik w głowie prowadzący do buntu. Czasem po prostu ludzie chcą być wolni i poczuć uczucie sprawiedliwości. Także ja byłem kapelusznik, piszcie wasze opinie w tym temacie, z chęcią poczytam wasze komentarze, zostawcie też subskrypcję, łapkę w górę i do zobaczenia w następnych materiałach.